13. Projekt Komisji Infrastruktury Komunalnej Gmina Handlu i Usług w sprawie kompleksowego remontu Alei Weliny Krakowskiego. Otóż ta uchwała została przez, projekt uchwały został przez komisję przyjęty na wniosek członków komisji ze względu na to, że nic się nie dzieje z ulicą, z Aleją Tarzanowskiego. Natomiast do Rady Dzielnicy było pismo, że planowana jest nakładka asfaltowana jest dni przez miasto. Jest taki plan, to radni miejscy taką uchwałę podjęli, że tam wyznaczone strategiczne ulice będą miały właśnie wkładane warunki asfaltowe, takie nakładki asfaltowe i właśnie na tej Alei Tarzanowskiej widocznie też taki zamiar jest. I nawet w tym piśmie zwrócono się do Rady Dzielnicy o to, żeby przeznaczyć środki na remont chodnika na Alei Krasnowskiego, pieniądze na remont chodnika na Alei Krasnowskiego od ulicy Grochowskiej do ulicy Brodowicza. No to praktycznie cały chodnik, ja nie wiem czy tylko po jednej stronie, czy po drugiej, ale to praktycznie cały chodnik na ulicy. Otóż jest to ulica Aleja Krasnowskiego, jest to ulica nie kategorii gminnej, tylko wyższej, nie wiem czy wojewódzkiej, czy powiatowej. I zgodnie z tymi procedurami zadań powierzonych, to właściwie tam w tytule pisze, że zadania powierzone dotyczą ulic gminnych. Czyli my nie powinniśmy finansować ulic powyżej gminnej, wewnętrzne i gminne. Natomiast te wyższej kategorii, powiatowe, wojewódzkie, powinny być jako inwestycje miejskie realizowane i to już Urząd Miasta powinien to dbać, a nie my. Chyba, że my nie mamy w tym roku w ogóle pieniędzy praktycznie na wymianę naszych chodników, prawda? W związku z tym taka uchwała właśnie się urodziła. Nasz projekt takiej uchwały, który mogę znaleźć w tym filmie. No, Rada Dzielnicy postuluje o pilne podjęcie działań związanych z przeprowadzeniem generalnego remontu Alei Weliny Krasnowskiego obejmującego chodnik i jezdni i zieleń zgodnie z projektem przedstawionym w Radzie w 2012 roku. Równocześnie się Rada Dzielnicy sprzeciwia się wykonaniu wyłącznie remontu nawierzchni jezdni polegającej na położeniu tzw. nakładki asfaltowej. Uzasadnienie. Remont kompleksowy tej alei wpisany w projekt zabytków Krakowa, a także ważnej aktywy komunikacyjnej miasta jest konieczny ze względu na katastrofalny stan techniczny stanowiący zagrożenie zarówno dla pieszych, jak i kierowców. W latach ubiegłych przygotowana była dokumentacja projektowa generalnego remontu Alei Weliny Krasnowskiego, a Rada Dzielnicy sfinansowała opracowanie koncepcji przebudowy pasa zielonego. No, jeszcze chciałam dodać, że Aleja Krasnowskiego jest wpisana jako osiedle do rejestru zabytków i to ma różne znaczenie estetyczne i kulturowe, prawda, dla miasta i wygląd i wygląda, żeby się położyć taką nakładkę, to znowu przez 10 lat nikt nie będzie robił remontu. Bo na tą nakładkę chyba przeznaczono około 600 tysięcy, prawda? Tak, tak. I z tego co ja wiem, no to oni mają właśnie wymienić tą nakładkę i ewentualnie tyle chodników, na ile wystarczy, znaczy na długość chodników, no ale to też właśnie nie wiadomo. A jak zapytałam się pani Turek, ile na przykład mielibyśmy przekazać pieniędzy na remont chodnika na Weliny Krasnowskiego, no powiedziała, że nie wie, że jakakolwiek kwota nie dwa, ale gdzieś około nawet 100 tysięcy, żeby dać. No ale jeszcze chciałam prosić o powtórzenie tej informacji, którą uzyskałam dzisiaj, jaką my możemy dysponować kwotą na remonty chodników w bieżącym roku. Pani przewodnicząca, jakby nam to jeszcze wszystkim naświetliła, bo to są... Łącznie 617 tysięcy. No to jest taka kwota, którą... Przypominam, że w drugim roku było ponad milion dolarów, także coś zrobiliśmy w poprzednim roku również. No, a teraz za te pieniądze to, no to niestety wątpliwa jest realizacja tych zadań. Pierwsze oczy, dlatego ważne jest rankę, dlatego po prostu to myślę, no właśnie, nie jest to droga trudna. Jest. Czy są jakieś pytania, uwagi, wnioski? Nie widzę. W takim razie przechodzimy do głosowania. Kto z Państwa jest za? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jeden wstrzymał. Punkt 1.